Witajcie, z tej strony Kamila Augustyn z kanału Inna Medycyna. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o wodzie, jaką wodę pić, jakiej powinniśmy unikać, wiele mitów na temat wody oraz jak się porządnie nawadniać. Przede wszystkim chcę tu poruszyć temat właśnie tego, jaką wodę pić, ponieważ takich pytań dostaję najwięcej na kanale, dlatego na tym się głównie skupimy. Więc wielu z Was pewnie słyszało, że człowiek składa się tam z 60, 70, 80% właśnie z wody. Faktycznie tak jest. To zależy od człowieka, jak wygląda, jaką ma budowę, jaką ma genetykę, ale można założyć, że od 60 do 80% naszego ciała to jest właśnie woda. Na pewno słyszeliście też jak woda jest ważna i jak powinniśmy się odpowiednio nawadniać, żeby móc funkcjonować. Mamy masę, masę badań, naprawdę tych badań jest tysiące, które pokazują, że Odwodnienie prowadzi do paraliżu naszych funkcji kognitywnych, czyli naszego myślenia, naszego mózgu oraz nawet funkcji motorycznych. Nasze, nasze mięśnie, nasze organy dużo gorzej pracują w momencie, kiedy jesteśmy odwodnieni. Te badania też pokazują, że nawet dwuprocentowe odwodnienie może powodować bardzo, bardzo ogromny spadek właśnie efektywności naszego myślenia, naszej czujności, naszej pracy motorycznej, pracy mięśni, naszej siły i tak dalej i tak dalej żadne badania nie pokazują stanu właśnie nawodnienia czy odwodnienia tego organizmu, bo wskazują na dwuprocentowy spadek odwodnienia. Problem w tym, że te badania nie pokazują, no bo nie jesteśmy w stanie zmierzyć, jak nasz organizm jest nawodniony, jak komórki są nawodnione i porównują na przykład ilość spożytych płynów danego dnia do ilości płynów spożytych kolejnego dnia i jak człowiek, jak nasze funkcje mózgowe, motoryczne i jak nasze ciało zachowywało się w momencie, kiedy spożywaliśmy tej wody zaledwie 2% mniej. Czyli to nie są badania, które pokazują faktyczne odwodnienie czy nawodnienie komórek, jednak pokazują ilość spożywanych płynów. Niemniej jednak dają one właśnie pogląd na to, jak ważna jest woda i jak tak mała różnica, czyli zaledwie 2% picia mniej płynów. Może powodować właśnie dysfunkcję w naszym ciele. Jak zobaczycie sobie statystyki z dalekiej przeszłości, to pokazują one, że ludzie umierali na pewne choroby, takie jak różne zakażenia, czy nawet błahe choroby, i ludzie na nie umierali. Jednak nie umierali oni na te choroby, tylko głównie właśnie z odwodnienia. W przypadku, kiedy trafiamy do szpitala, mamy bardzo. Silne jakieś zakażenie czy bardzo silną ranę, jednak ta woda nam może nie pomagać, może nas nie nawadniać i może to powodować nawet jeszcze większe odwodnienie, dlatego ludzie umierali. Zauważcie, że nawet jak trafiacie do szpitala, to nie dostajecie butelki wody źródlanej, tylko dostajecie kroplówkę właśnie z solą fizjologiczną, elektrolitami, a czasami nawet z glukozą tak aby właśnie nawodnić ten organizm w momencie kiedy nie jest on w stanie tej wody absorbować. A o tym czy woda was będzie nawadniać, nie będzie świadczyło właśnie ilość płynów spożytych przez was, czyli w postaci picia wody, czy w postaci jedzenia, czy picia kawy, herbaty i Tylko o tym będzie świadczyć właśnie ilość elektrolitów. A mówimy tutaj o elektrolitach takich jak sód, magnez, wapń i potas. Te elektrolity są właśnie kluczowe do tego, aby ta woda, którą pijecie, trafiła do Waszych komórek. Kiedy tych elektrolitów nie ma, możecie mieć ogromny problem z nawodnieniem, mimo tego, że pijecie bardzo dużo wody. I nawet dawno, dawno temu statystyki pokazywały, że osoby, które właśnie trafiały do szpitala z różnymi zakażeniami, kiedy piły więcej wody, umierały nawet szybciej, a to za sprawą tego, że woda wypłukuje minerały z naszego organizmu. I nie umierali oni właśnie na te zakażenia. Tylko prawdopodobnie umierali właśnie na odwodnienie i brak sodu we krwi. Tak, i mówimy tutaj o sodzie, głównie właśnie sód jest w soli, w soli, która jest bardzo, bardzo demonizowana przez media głównego nurtu. Dlaczego sól jest tak demonizowana? Dlatego, że przeprowadzono wiele badań, które pokazują, że większa podaż właśnie sodu prowadzi do zwiększenia ciśnienia. Krwi, Co może prowadzić do problemów sercowo-naczyniowych. Jednak skupiono się to tylko i wyłącznie na ciśnieniu krwi, czyli podano jakąś tezę, że ciśnienie krwi zwiększa ryzyko faktycznie chorób sercowo-naczyniowych. I faktycznie tak jest. Jednak to nie jest jedyny problem chorób sercowo-naczyniowych, a dużo większy problem będziesz miał w momencie kiedy tego sodu będzie za mało, a ciśnienie krwi będzie niższe. Dlatego te badania założyły, że faktycznie ilość sodu, im więcej sodu będzie, tym będzie wyższe ciśnienie krwi, jednak nie wzięły pod uwagę tego, że absorbujesz dużo mniej wody i tej wody może w organizmie brakować i możesz być odwodniony właśnie z tego powodu. Wzięto pod uwagę tylko i wyłącznie ciśnienie krwi. Mało tego, zbyt mała ilość sodu we krwi może być śmiertelna. Więc podsumowując, za nawodnienie czy odwodnienie w organizmie odpowiada właśnie ilość elektrolitów, czyli magnezu, potasu, wapna i przede wszystkim sodu, a nie to ile ty płynów w siebie wlewasz. Także tak tutaj podkreślam, woda może nie nawadniać. Mało tego woda wypłukuje elektrolity i wypłukuje minerały z twojego organizmu. Dlatego tak ważne jest, aby pić wodę właśnie z minerałami albo mieć dietę bardzo bogatą w minerały i elektrolity. Im więcej wody pijesz, tym wypukujesz więcej sodu z krwi, więc aby pozostać dobrze nawodnionym, powinieneś do tej wody spożywać właśnie odpowiednią ilość sodu. Czy czerpać to z diety, czy czerpać to z jedzenia, czy dodawać ją do wody, czy jakoś inaczej się nią wspierać, powinieneś właśnie zadbać o poziom tego sodu i tych elektrolitów w organizmie. Zresztą prosty przykład jest taki, że co się zaleca na porządnego kaca w momencie, kiedy piłeś bardzo, bardzo dużo alkoholu poprzedniego dnia, a następnego dnia głowa Cię boli, bo alkohol bardzo, bardzo mocno odwadnia. I czego potrzebujesz? Właśnie elektrolitów po to, żeby się nawodnić. I dlatego te wszystkie preparaty i leki na kaca mają w swoim składzie właśnie bardzo dużo elektrolitów, czyli sód, potas, magnez i wapń. A teraz jak to wygląda w liczbach, jeśli chodzi właśnie o tą demonizowaną sól i sód? Media podają, że powinniśmy ograniczać sól do 5 gramów dziennie. Jednak ile sodu jest w soli? Sodu w soli jest około 40%, czyli na każde 10 gramów soli mamy około 4 gramów sodu. I dokładnie te same media mówią, że aby dobrze funkcjonować, powinniśmy spożywać od 2,5 do 6 gram sodu dziennie. Czyli mamy troszkę sprzeczne informacje, bo jeśli mówimy od 2,5 do 6 gram sodu, to powinniśmy spożywać minimum 10 gram soli dziennie. Ok, więc przejdźmy do tego, ile wody powinniśmy pić dziennie. I teraz uwaga, bo są to ogólne zalecenia, mówimy tutaj o średnich i niestety żadne badania nie biorą pod uwagę wielu, wielu czynników, a są one zmienne, bo to w jakiej typu temperaturze teraz siedzisz, czy jest zima, czy lato, czy ćwiczysz, czy nie ćwiczysz, jaka jest Twoja masa ciała, jaka jest Twoja struktura ciała, czy masz więcej tkanki tłuszczowej, czy więcej tkanki mięśniowej oraz ile wody faktycznie spożywasz. Pożywieniu. No bo teraz pewnie słyszałeś zalecenia, że powinieneś pić 2 litry wody dziennie przynajmniej. No okej, okay, ale kto, skąd ten ktoś wie, że nie spożywasz tej wody w pożywieniu, w jakich warunkach pracujesz, czy ty trenujesz, czy nie trenujesz, czy bardziej masz pracę fizyczną, czy bardziej pracę siedzącą. Te wszystkie czynniki mają ogromne znaczenie. Dodatkowo ma też znaczenie to, ile ty elektrolitów z pożywienia bierzesz. No i jaka to jest woda, no bo przecież źródlana woda czyli taka pozbawiona elektrolitów nie będzie nawadniać tak jak woda mineralna czy woda z dodatkowymi elektrolitami czy wodorem i tak dalej i tak dalej. Dlatego zalecenie, żeby pić 2 litry wody minimum dziennie jest dość płytkie i nic tak naprawdę nam nie mówi. Biorąc pod uwagę wiele badań i biorąc z tego jakąś średnią, myślę, że śmiało możemy powiedzieć o tym, że na każdą godzinę powinniśmy pić około 240 ml Płynów. I to jest teraz bardzo ważne: płynów. Bo teraz, jak pijesz kawę, jak pijesz herbatę, to również jest płyn. Jeśli będziesz jadł jakieś, pił, jakieś soki, czy będziesz jadł warzywa, tam również znajdują się płyny. Jednak możemy powiedzieć, że na godzinę jest to około 230-240 ml płynów. I mówimy tutaj, to jest bardzo ważne, o osobie która nie ćwiczy. Mówimy tutaj o linii bazowej i mówimy tutaj o średniej dla większości osób. Tak jak mówię, tu jest bardzo dużo czynników, które wpływają na to, jak Ty się nawadniasz i jak możesz być odwodniony. Dlatego mówimy tutaj o całkowitej średniej, jednak myślę, że jak każdy zastosuje właśnie te liczby, będzie miał wystarczająco płynów i będzie wystarczająco nawodniony w ciągu dnia. I teraz, co jest bardzo ważne, mówimy tutaj na godzinę 240 ml, czyli około szklanka, lekko ponad szklanka wody na godzinę i uwaga, co jest bardzo ważne, przez pierwsze 10 godzin po obudzeniu się. Dlaczego przez pierwsze 10 godzin po obudzeniu się? Dlatego, że nerki całkowicie inaczej i dużo gorzej filtrują wodę właśnie przez pierwszą połowę dnia, przez te pierwsze 10 godzin w ciągu dnia. Później to się zmienia, dlatego w późniejszych godzinach i wieczorem będziesz potrzebował zdecydowanie mniej wody niż potrzebujesz przez pierwsze 10 godzin po obudzeniu się. I teraz co w przypadku osób, które ćwiczą. Osób ćwiczących, bo to jest bardzo ważne, w przypadku ćwiczeń jesteś narażony na dużo większe odwodnienie. Druga sprawa jest taka, że Twoje mięśnie potrzebują dużo sodu i dużo wody, aby odpowiednio pracowały i aby rosły, aby się rozwijały. Dlatego przy osobach ćwiczących możemy pod uwagę wziąć wzór galpina, który mówi o tym, że podczas treningu powinieneś spożywać 2 ml wody na każdy kilogram masy ciała na każde 15-20 minut treningu. Czyli w momencie, kiedy trenujesz godzinę, liczysz sobie 2 ml wody, razy twoja masa ciała, razy ile kilogramów ważysz. Jeśli ważysz 100 kg, 100 kg, to będzie to 200 ml, razy około 3, razy 4. Czyli będziesz potrzebował od 600 do 800 ml wody w ciągu tego godzinnego treningu, aby twoje mięśnie i twoje komórki pozostały odpowiednio nawodnione. Tak jak mówię, jest to wzór, który bazuje na jakichś badaniach, jest to wzór, który bazuje na pewnych doświadczeniach. Jednak jest on zbyt ogólny i liczy on średnią. Ale niestety nie jesteśmy w stanie dokładnie policzyć nawodnienia organizmu, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę powiedzieć, jak nasze komórki są nawodnione w danym momencie. Dlatego musimy brać średnią. W momencie, kiedy potrzebujesz mniej wody, prawdopodobnie pijesz mniej wody. W momencie, kiedy będziesz potrzebował jej więcej, będziesz czuł suchość w ustach potrzebujesz jej więcej i będziesz pił jej więcej. W momencie, kiedy trenujesz w cieplejszych warunkach, czyli jest gorąco, jest bardzo mocne lato, jest słońce, pocisz się dużo bardziej albo idziesz do sauny, spokojnie te wartości można podnieść o 50-100%, czyli nie mówimy o 2 ml na kilogram masy ciała, tylko mówimy o 3-4 ml na kilogram masy ciała, bo Twój organizm będzie tracił więcej tej wody. Dlatego badania badaniami, zalecenia zaleceniami, jednak nie brałbym tego tak dokładnie i nie liczyłbym tego jakoś mega dokładnie. Mówimy tu Tutaj o liczbach ogólnych i wyciągnąłbym z tego jakąś średnią dla siebie i stosował mniej więcej gdzieś te wartości, właśnie o których teraz mówię. I teraz w przypadku treningu mówimy tutaj o wzorze Galpina, czyli 2 ml na kilogram masy ciała na każde 15-20 minut treningu. No i w przypadku spoczynku normalnego dnia mówimy o około 230-240 ml wody na, czy płynów, bo to dokładniej wyraża się płynów. Na każdą godzinę, kiedy jesteśmy na nogach, kiedy nie śpimy. I to jest ważne, w pierwszych 10 godzinach po obudzeniu się, później tej wody potrzebujemy zdecydowanie mniej. Więc można sobie łatwo przeliczyć, że właśnie będziesz potrzebował około tych 2-2,5 litra płynów w ciągu, przez pierwsze 10 godzin po obudzeniu się. I teraz mówimy o tych płynach, jednak pamiętajcie, żeby uzupełniać elektrolity właśnie w diecie. Czyli mówimy tutaj o tych czterech rzeczach: magnez, wapń potas i sód. Najważniejsze w przypadku nawodnienia jest zdecydowanie sód i magnez, jednak jak będzie brakowało wapnia i potasu, też będziemy mieli problem. Jednak skupmy się właśnie na odpowiedniej podaży sodu w diecie i odpowiedniej podaży magnezu. Więc już wiesz mniej więcej ile wody, ile płynów powinieneś spożywać w ciągu dnia, w momencie, kiedy trenujesz, będzie to zdecydowanie więcej, w lato będzie tego zdecydowanie więcej i na pewno będziesz potrzebował zdecydowanie więcej sodu, bo pamiętaj, że pijąc wodę wypukujesz te elektrolity, więc jeśli będziesz spożywał wodę bez elektrolitów, będziesz miał dietę ubogą w te elektrolity, woda wręcz może cię odwadniać i może powodować dużo gorsze samopoczucie. Jest to taki paradoks, jednak na to należy zwrócić właśnie szczególną uwagę. Przejdźmy teraz do tego, jaką wodę powinniśmy pić. I tutaj mamy bardzo kontrowersyjny temat, no bo możemy pić wodę z kranu. Teraz jest bardzo modne picie wody z kranu, przecież są oczyszczalnie, mamy filtrowaną tą wodę, już w kranie jest woda, którą możemy pić. Osobiście się z tym nie zgadzam i nie do końca tak jest. Mamy wodę w butelkach, gdzie plastik też jest bardzo mocno demonizowany i słusznie. Z drugiej strony nie mamy za bardzo wód mineralnych w butelkach szklanych. I tu też jest kolejny problem. Mamy różnego rodzaju filtry i mamy różnego rodzaju generatory do wody, wodę strukturyzowaną, destylowaną, możemy mieć wodę z dodatkowym wodorem i tak dalej, i tak dalej. No i którą wodę powinniśmy pić? No bo tych rodzajów wody i rodzajów przyrządzania wody mamy tak dużo, że osobiście sam się kiedyś w tym pogubiłem i nie dziwię się ludziom, którzy się w tym gubią. Więc przede wszystkim nie popadajmy w paranoję, bo. Naprawdę, jeśli pijesz wody x litrów dziennie i napijesz się te pół litra-litr z butelki plastikowej, która leżała w normalnej temperaturze, nie była w samochodzie, nie była podgrzana, to prawdopodobnie nic ci się złego nie stanie, jeśli ograniczasz, bo w przypadku wody butelkowanej mówimy tutaj o ksenoestrogenach, mówimy tutaj głównie o bisfenolu A, czyli BPA, który jest bardzo silnym ksenoestrogenem, który może powodować później ogromne problemy. Hormonalne, więc faktycznie woda z plastiku, spożywanie jakichś jedzonek i w ogóle produktów, które są zapakowane w plastik, nie jest dobrym pomysłem. Tylko tak jak mówię, nie popadajmy w paranoję, bo w momencie... To jest całkowicie inna rzecz, kiedy ty dostajesz np. catering w pudełkach plastikowych, ale ty to jedzenie wymiesz, wyjmiesz na talerz, podgrzejesz w tej mikrofalówce, Albo podgrzejesz jakoś inaczej, ale będziesz je jadł z talerza, no to nie będzie to miało takiego wpływu, niż jakbyś hamsko po prostu wrzucił całe to pudełko z jedzeniem, podgrzał w mikrofali i jadł to jedzenie pełne właśnie ksenoestrogenów i bisfenolu A, który jest bardzo, bardzo szkodliwy i temu nie możemy zaprzeczyć. I to samo jest z wodą. Faktycznie unikałbym wody ze względu na wydzielanie właśnie tych ksenoestrogenów i bisfenolu A z butelki w momencie, kiedy ona zmienia temperaturę, w momencie, kiedy jest podgrzewana, faktycznie ograniczyłby mi spożycie, ale kiedy Ty trzymasz tą wodę w normalnej temperaturze, napijesz się takiej wody, uwierz mi, nic super złego się nie stanie. Niestety pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie uniknąć. Jednak jeśli jesteś w stanie unikać takiej wody, to super, gratulacje dla Ciebie. Tak powinieneś właśnie robić. Na pewno woda źródlana nie będzie nas nawadniać. Ona jest pozbawiona minerałów, ma ich bardzo, bardzo mało, przez co może ona prowadzić nawet do jeszcze większego odwodnienia, bo w momencie, kiedy my ją pijemy, będzie brakowało sodu w naszej krwi. I to może być poważny problem, dlatego jeśli pijesz wodę źródlaną, dobrze by było do niej dodać trochę soli kłodawskiej albo soli celtyckiej. Sól kłodawska będzie bardziej bogatsza w sód, sól celtycka będzie bogatsza w magnez. Dalej, fajnie by było spożywać wodę z butelek szklanych, jednak jest bardzo mało, przynajmniej w Polsce, na rynku, takiej wody, która jest bardzo silnie zmineralizowana, ma dużo minerałów i jest właśnie w szkle. Głównie w szkle są wody źródlane, dlatego okej, okay, to jest fajna opcja, ale dodaj do tego elektrolity. Albo zadbaj o elektrolity w diecie, żeby ich było wystarczająco dużo, albo dodaj szczyptę soli kłodawskiej czy celtyckiej właśnie do takiej wody. Jeśli chodzi o wodę butelkowaną, no to polecam po prostu czytać etykiety. Im więcej tych minerałów jest w wodzie, tym zdecydowanie lepiej. Jeśli decydujecie się już na picie wody właśnie z plastikowej butelki, no to decydujcie się na picie tej wody jak najlepszej jakości, dlatego polecam po prostu czytać etykiety i pić wodę butelkowaną, jak najbardziej zmineralizowaną i jak najbogatszą, właśnie w te elektrolity. Dalej mamy wodę destylowaną, która tak naprawdę jest właśnie pozbawiona tych elektrolitów, magnezu, sodu i. Tutaj nie widzę w ogóle sensu picia takiej wody, chyba że ktoś musi naprawdę teraz, w tym momencie, ze względu na jakieś jednostki chorobowe, ograniczać właśnie sód, potas i magnes. Jednak taka woda nie za bardzo jest sensowna do picia. Tak naprawdę w pierwszej kolejności powinienem powiedzieć właśnie o kranuwie, czyli wody z kranu, której osobiście bym nie pił, ze względu na to, że filtry, które filtrują te wody właśnie w oczyszczalniach, nie są zbyt skuteczne. I o ile ta woda wygląda na czystą, to jest pełna fluoru który jest bardzo szkodliwy, jest pełna różnych ksenoestrogenów, fitoestrogenów i różnych odpadów czy bakterii, których no niestety jak będziemy je spożywać, no to możemy mieć problem. I nawet to słynne podgrzanie tej wody w czajniku raz czy dwa razy, później poczekanie aż się ostudzi i wypicie jej nie za bardzo pomaga. A nawet może zaszkodzić, bo niektóre związki i bakterie podgrzane mogą troszkę bardziej nam zaszkodzić. Dlatego to nie jest dobry sposób. Zdecydowanie lepszym sposobem będzie właśnie filtr odwróconej osmozy, który będzie podpięty do normalnej kanalizacji. I możemy taką wodę mieć właśnie niby z kranu, ale mamy do tego osobny kranik i filtr odwróconej osmozy dla mnie jest topowym wyborem. Odwrócona osmoza to jest taki system kilku filtrów, który sprawia, że woda zostaje wyczyszczona ze wszystkiego, łącznie z fluorem, z metalami ciężkimi, z ksenoestrogenami, fitoestrogenami, różnymi bakteriami, drobnoustrojami. Ale też niestety wyczyszczona jest właśnie z elektrolitów, czyli można powiedzieć, że mamy prawie w pełni czystą wodę. I picie takiej wody z samego filtra odwróconej osmozy też może odwadniać, i wiele osób skarży się właśnie na to, że pijąc taką wodę czują cały czas suchość w ustach i czują, że piją, ale się kompletnie nie nawadniają. I faktycznie tak może być bo ta woda jest wyczyszczona ze wszystkiego. Dlatego, jak kupujecie filtr odwróconej osmozy, dobrze by było, żeby był on wyposażony dodatkowo w mineralizatory. I to jest kolejne kilka tubek, które sprawiają, że ta woda będzie dodatkowo zmineralizowana, będą tam minerały i właśnie elektrolity. Według mnie nadal to jest niewystarczająco i osobiście piję wodę właśnie z filtra odwróconej osmozy, który ma, która ma dodatkowy mineralizator i doprawiam ją szczyptą właśnie soli kłodawskiej lub soli celtyckiej, przez co ona jest dużo, dużo lepsza i nawadnia zdecydowanie najlepiej. A przede wszystkim jest pozbawiona właśnie tych metali ciężkich, różnych drobnoustrojów, bakterii, ksenoestrogenów, fitoestrogenów i innego syfu, który może wpływać na Twoją gospodarkę hormonalną. A jak wiemy, gospodarka hormonalna odpowiada za dużą część naszego zdrowia, dlatego nie chcemy sobie zrobić kuku, nie chcemy za dużo sztucznych estrogenów w siebie ładować, dlatego uważam, że filtr odwróconej osmozy z dodatkiem soli właśnie taka woda będzie zdecydowanie najlepsza. I można powiedzieć, że filtr wdruszonej osmozy to są drogie koszty, bo faktycznie za dobry filtr trzeba zapłacić około 1000 zł, za niektóre 1500-2000 zł. Jednak jak sobie policzycie, ile kosztuje teraz woda w sklepie? I jeśli macie czteroosobową rodzinę, nawet jak mieszkacie w dwójkę to nadal ten filtr bardzo bardzo szybko się zwraca. Mało tego możecie sobie zakupić szklane butelki, lać sobie wodę do tych szklanych butelek i możecie mieć ją na cały dzień. Więc w momencie kiedy macie taki filtr truczami osmozy właśnie w domu, tak naprawdę nie ma potrzeby do tego, aby wodę jakąkolwiek w sklepie kupować. Dodatkowo z takich plusów mogę jeszcze powiedzieć, że możesz tą wodę lać wszędzie, do garnków, do czajników, do żelazka. I ta woda jest pozbawiona też kamienia, dlatego, twoje sprzęty elektroniczne, które potrzebują wody, będą zdecydowanie zdrowsze w momencie, kiedy będziesz właśnie lał taką wodę z filtra odwróconej osmozy, właśnie tam do tych sprzętów. Przejdźmy do dalszych wynalazków, i chciałbym tu poruszyć temat właśnie wody strukturyzowanej. Jest wiele, wielu zwolenników wody strukturyzowanej, jednak nie znalazłem żadnych badań potwierdzających dużo lepsze nawodnienie w momencie, kiedy tą wodę strukturyzujemy. W ogóle czym jest ta strukturyzacja? Strukturyzacja wody to jest woda ustrukturyzowana, ta idealna struktura wody to jest wtedy, kiedy te cząsteczki tlenu i wodoru układają się w idealny sześciokąt, i to jest niby ta woda idealnie strukturalna, i że niby taką powinniśmy pić, bo ona odpowiada strukturze wody w organizmie i jest dużo lepiej wchłanialna. Nie zaprzeczam temu, bardzo możliwe, że tak jest, jednak nie widziałem żadnych badań, które by potwierdziły tą tezę, tak naprawdę rzetelnych badań, podkreślam rzetelnych badań, bo badania, które potwierdzają tą tezę znalazłem, jednak uważam, że nie są zbyt rzetelne. E, więc o ile to może mieć znaczenie i uważam, że faktycznie, jeśli macie do wyboru wodę strukturyzowaną i niestrukturyzowaną, to lepiej będzie wybrać tą strukturyzowaną, zdecydowanie, to nie uważam, żeby to miało aż tak wielkie znaczenie w przypadku nawodnienia właśnie organizmu i absorpcji wody przez organizm. Mamy też takie wynalazki jak woda z wodorem i to nawet dr Pokrywka ma... Swoją maszynę, wymyślił maszynę do robienia właśnie takiej wody z dodatkowym wodorem. Mamy wiele badań, które mówią o tym, że wodór jest bardzo, bardzo potrzebny i ma właściwości prozdrowotne i prolecznicze, dlatego wodór zdecydowanie jest bardzo fajną opcją. Jednak ten wodór bardzo szybko z tej wody ucieka i mając taką maszynę w domu, faktycznie to jest fajne, jednak kupując taką wodę z wodorem, tego wodoru może już tam być bardzo mało, a często on jest właśnie pompowany pod ciśnieniem do tej wody w momencie produkcji. I faktycznie doktor Pokrywka stworzył taką maszynę, która gdzie najpierw woda przechodzi przez filtr zwróconej osmozy, później przez płytki grandera, jest też strukturyzowana. I na końcu wodór jest ładowany pod ciśnieniem, i taką wodę możecie spożywać do picia. I faktycznie taka woda może mieć właściwości lecznicze. Jak najbardziej taką wodę bym polecał, jednak to rozwiązanie jest bardzo, bardzo drogie. Wymiana tych butelek z wodorem też kosztuje, utrzymanie takiej maszyny też kosztuje. Woda, która już ma w sobie wodór też będzie bardzo droga, a nie ma to aż tak dużego znaczenia w przypadku nawodnienia organizmu. Możecie też się spotkać z wodą, która ma odpowiednie pH. Wszędzie widzimy wody pH, pH i tak dalej, że pH jest powyżej 7,4. To nie jest tak, że jedna woda ma pH, druga nie ma pH, pH, to jest po prostu odczyn, czy ona będzie bardziej kwasowa czy bardziej zasadowa. I teraz faktycznie istnieją badania, które pokazują, że woda, która będzie bardziej zasadowa, będzie pomiędzy 7 a 8 pH, miała pomiędzy 7 a 8 pH, będzie się wchłaniała nieco szybciej. Ale to nie jest tak, że woda kwaśna nie będzie się wchłaniać albo będzie nam szkodzić. Jak wypijecie taką wodę, po prostu może się ona wchłaniać wolniej, ale to nie znaczy, że ona się nie wchłonie i że się nią nie nawodnicie. Często gęsto jest też tak, że możecie mieć takie uczucie. Kiedy woda jest zakwaśna, że Wam ta woda jest jeszcze w żołądku, i jak się przewracacie z boku na bok, to słyszycie, jak ona tam sobie pluska. To może być faktycznie spowodowane tym, że ta woda była zakwaśna. I faktycznie, jeśli macie do wyboru wodę, która jest kwaśna, a taka, która jest bardziej zasadowa, też wybrałbym wodę bardziej zasadową, ale tu też nie jest to warunek do tego, aby woda zaczęła być przyswojona przez organizm, bo każda woda zostanie przyswojona. Jednak ta, która będzie miała bardziej zasadowe pH, pomiędzy te 7,4 a 8, będzie zdecydowanie szybciej się wchłaniać. Czy zdecydowanie może przesadziłem? Bo badania nie pokazują takiego diametralnego przyspieszenia wchłanialności tej wody, jednak też musimy mieć to na uwadze, jeśli o tym mówimy. Przejdźmy jeszcze do napojów izotonicznych, bo sportowcy, wśród sportowców. Były takie pogłoski, że napoje izotoniczne nawadniają dużo lepiej i widzieliśmy masę tych reklam, szczególnie te 10-15 lat temu, że, że woda nie nawadnia, ale napoje izotoniczne nawadniają. Czy naprawdę tak jest? Może te izotoniki mogą nawadniać trochę lepiej, tylko trzeba brać pod uwagę to, że są one z jakimiś dodatkami, są kolorowe, nie wiadomo jaka chemia jest do nich pakowana. No i oczywiście te napoje są słodkie, czyli albo zawierają cukier glukozę, albo zawierają sztuczne słodziki. Najczęściej jest to aspartam czy acesulfamka, które jak na pewno słyszeliście niedawno zostały nawet uznane za rakotwórcze i chcą je wycofywać ze sprzedaży i spółek sklepowych. Więc czy warto pić zotoniki? Osobiście bym tego nie pił. To nie jest tak, że woda zwykła nie nawodni i zotonik magicznie was nawodni? Tak nie jest. Zdecydowanie kierowałbym się właśnie ku wodzie po prostu z dodatkiem elektrolitów, tak? Bo to chodzi głównie o te elektrolity. Mówimy tutaj o, jeszcze raz powtórzę, sód, magnez, potas, wapń. Jeśli tych elektrolitów będzie wystarczająco, będziecie się bardzo dobrze nawadniać. Chciałbym jeszcze poruszyć temat temperatury wody, bo temperatura będzie miała wpływ na to, jak się nawadniacie. Im ta temperatura będzie skrajnie niska lub skrajnie wysoka, tym ta woda będzie się wolniej wchłaniać, bo będzie musiała zostać ostudzona albo podgrzana przez organizm. I tutaj nie ma jakichś konkretnych badań, jednak zdecydowanie zaleca się pić wodę taką, która jest po prostu dla Was wygodna. Jeśli woda jest tak zimna, że czujecie, jak ona idzie przez Was przełyk, przez Wasz przełyk prawdopodobnie ta woda jest po prostu za zimna i spowolni to trochę jej wchłanianie i metabolizowanie. A zaś w przypadku wody za gorącej, kiedy ona nas pali w ten przełyk, również spowolni to wchłanianie tej wody. Dlatego dobrze, żeby woda była po prostu w optymalnej temperaturze, tak aby wygodnie Wam się ją piło. Temat teraz, który na pewno chcieliście usłyszeć, czyli czy kawa i herbatę odwadniają. Faktycznie jest kilka badań, które pokazują, że spożycie kofeiny może powodować Odwodnienie, jednak trzeba też pamiętać, że tą kawę pijemy też z jakąś ilością wody, więc też ten płyn w siebie wlewamy. Zazwyczaj konkluzje były takie, że wychodziło to na zero: czyli kawa i herbata nie odwadniają, może się ją pić. Jednak jeśli będziesz pić samą kawę przez cały dzień, niekoniecznie będzie to dla ciebie dobre, dlatego dobrze by było właśnie do tej kawy, na każdą załóżmy filiżankę kawy, też wypić filiżankę wody. Tak, aby mieć pewność, że będziemy odpowiednio nawodnieni. Przechodzimy jeszcze do ostatniego tematu: jak zbadać nawodnienie. Na pewno słyszeliście takie teorie, że jak się uszczypniecie i ta skóra nie wraca, tylko zostaje, no to znaczy, że jesteście dobrze nawodnieni, albo że jak naciśniecie paznokiet, zmienią kolor na biały i będzie ten biały bardzo, bardzo długo przez kolejne 2, 3 czy 5 sekund, no to znaczy, że jesteście odwodnieni. Faktycznie tak i nie, no bo. To, jak się uszczypniecie za skórę, to tak samo będzie miało znaczenie to w jakim wieku jesteście, jak skóra, no bo na pewno widzieliście skórę u starszych osób, ona już jest mniej taka elastyczna, dlatego ta skóra może zostawać mimo dobrego nawodnienia. Dokładnie tak samo bywa z paznokciami, gdzie to może być genetyczne. Faktycznie, jeśli uszczypniecie się, jesteście osobą tam w miarę młodą, i uszczypniecie się, i ta skóra nie wraca do pierwotnego kształtu, no to może to być objaw odwodnienia. I tak samo z paznokciem: jeśli naciśnijcie ten paznokieć i on nie wraca do poprzedniego koloru, no to faktycznie może być tak, że jesteście odwodnieni. Jednak nie traktowałbym tego jako właśnie wyznacznik czy badanie nawodnienia organizmu, bo może was to po prostu wprowadzić w błąd. Tak jak wspomniałem na początku, nie za bardzo jesteśmy w stanie zbadać właśnie nawodnienia komórkowego w czasie rzeczywistym. Jedyne co jeszcze mogę polecić, to możemy sobie zbadać właśnie mocznik i kreatyninę. I wtedy badamy sobie stosunek mocznika i kreatyniny. Ważne jest to, że każde laboratorium może podawać to w innych jednostkach, więc zadbajcie o to, żeby te jednostki były dokładnie takie same, jakie macie na badaniu. Jeśli nie są takie same, to wejdźcie sobie w kalkulator na internecie, przeliczcie te jednostki i wtedy mierzycie stosunek właśnie mocznika do kreatyniny. Im ten stosunek bliżej jest 13, tym jesteście lepiej nawodnieni. 13 by było idealnie. Bezpieczny stosunek mocznika do kreatyniny to jest od 10 do 20. W momencie, kiedy jest powyżej 20, a bardzo dużo osób ma ten stosunek grubo powyżej 20, np., 40, 50, 60, może to oznaczać skrajne Odwodnienie. Dlatego takie badanie laboratoryjne może też pokazać stan nawodnienia waszego organizmu, ale też nie traktowałbym to jako wyznacznik, bo w przypadku różnych jednostek chorobowych czy uszkodzeń pewnych organów ten mocznik i kreatynina może być wyżej lub niżej. Dlatego też nie traktowałbym tego jako wyznacznik. Skupiłbym się na tym, żeby pić tyle wody, ile potrzebujemy. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę to, że jeśli pijemy bardzo mało wody, bo jest masa osób, która w ogóle wody nie pije albo spożywa bardzo mało płynów, organizm się do tego przyzwyczaja i nie będzie dawał takich sygnałów jak na przykład suchość w ustach i tak dalej, w momencie kiedy będzie odwodniony, bo będzie do tego zaadaptowany. Dlatego zadbajcie o tą ilość płynów, mniej więcej podłóżcie to do tych wzorów, które podałem w tym filmie i myślę, że powinno być OK. Dlatego zadbajcie o sód. Potas, magnez i wapń, czyli te elektrolity, tak, aby w dzieciach było odpowiednio dużo, tak, abyście byli po prostu odpowiednio nawodnieni w ciągu dnia. No i jeśli spożywacie tą ilość wody, a nadal czujecie suchość w ustach, no to prawdopodobnie potrzebujecie tej wody więcej. Tak samo, tak jak mówię, to jest średnia, to wszystko, co podałem, to są jakieś średnie, i to jest bardzo ważne, bo w cieplejsze dni będziecie potrzebowali dużo więcej elektrolitów, dużo więcej wody. Jeśli jesteście osobami trenującymi, które się bardziej pocą, też będziecie potrzebowali więcej tej wody, a w zimę będziecie jej potrzebowali na pewno mniej. Dlatego dostosujcie to pod siebie, nie słuchajcie tych super ekspertów. Ważne, żeby po prostu być nawodnionym. Jeśli Mimo spożywania 2-3 razy więcej wody i odpowiedniej ilości elektrolitów, nadal czujesz suchość w ustach, nadal czujesz potrzebę picia tej wody, no to zastanów się, czy na pewno wszystko jest ok. Może warto zrobić jakieś badania, bo często, kiedy organizm tak szybko zużywa wodę, może to oznaczać pewne problemy i tego na pewno doświadczyli cukrzycy, którzy trafili do szpitala z cukrzycą, że wypijali 5-10 litrów wody i cały czas im się chciało pić, ze względu na to, że nerki potrzebowały. Właśnie filtrować tą glukozę, która była podwyższona właśnie we krwi. To by było na tyle. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, dawania łapek w górę, jeśli ten materiał Wam się podobał. No i przede wszystkim komentowanie, no bo komentarze czytamy i z chęcią na nie odpowiemy. Może macie jakieś pomysły na kolejne materiały, to z chęcią je weźmiemy pod uwagę i nagramy kolejne odcinki. Dlatego jak zobaczyłeś ten film, napij się szklanki wody, dodaj trochę do niej soli, kłodawskiej. Albo celtyckiej, aby tych minerałów było więcej w tej wodzie, napij się tej szklanki wody. No i życzę Ci świetnego i miłego dnia. Kłaniam się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!